Dzień dobry, mam na imię Klaudyna i prowadzę blog kulinarny Ziołowy Zakątek. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o nowej serii na Ziołowym Zakątku dotyczącej fotografii kulinarnej. Wiem, że ten temat wielu z Was interesuje, bo piszecie do mnie maile, zostawiacie wiadomości na Facebooku czy na blogu, często z pytaniami, jakiego sprzętu używam, a jakich obiektywów, a czy mogę polecić jakieś książki dotyczące fotografii kulinarnej itd. Dlatego pomyślałam, że taka seria byłaby dla Was ciekawa. Tutaj chciałam powiedzieć, że nie jestem profesjonalną fotografką, ale amatorką. I kiedy 2 lata temu zaczynałam w ogóle swoją przygodę z fotografią jedzenia, to temat fotografii kulinarnej nie był tak bardzo popularny. Nie miałam dostępu do literatury czy do różnych stron internetowych. Teraz o tym mówi się dużo więcej i uczyłam się głównie metodą prób i błędów, a głównie błędów. Gdybym wiedziała to, co wiem teraz, to na pewno zaoszczędziłoby mi to troszeczkę wysiłku i dostałabym troszeczkę lepsze efekty. Jeżeli chodzi o serię, teraz Wam powiem, jak bym sobie ją wyobrażała. Przede wszystkim nie chciałabym, żeby to była taka seria stricte techniczna, ponieważ wiele informacji technicznych dotyczących aparatów fotografii można znaleźć w internecie, można znaleźć w książkach dotyczących fotografii. Poza tym nie jestem tutaj kompetentna, żeby Was jakoś technicznie kogokolwiek edukować. Druga sprawa, chciałabym, żeby ta seria była przydatna zarówno dla osób, które posiadają lustrzanki, jak i aparaty kompaktowe, ponieważ uważam, że jeżeli chodzi o fotografię, to są jakieś takie pewne zasady, które bez względu na to, jakim aparatem fotografujemy, pomogą nam po prostu utrzymać lepsze zdjęcia. Chciałabym, żeby ta seria, przynajmniej tak to sobie wymyśliłam, miała charakter warsztatowy. Co to znaczy? To znaczy, że na początku każdego miesiąca wymyślalibyśmy wspólnie jakieś zadanie. Ja oraz osoby chętne, mam nadzieję, że będą jakieś osoby chętne, wykonywalibyśmy to zadanie fotograficzne. Na przykład mieliśmy na to jakieś 3 tygodnie i po tym czasie ja umieściłabym zdjęcia Wasze na blogu z odpowiednimi odnośnikami. Oprócz tego pomyślałam, że można by zahostować takie małe forum, gdzie uczestnicy tych warsztatów mogliby się zarejestrować i spokojnie sobie właśnie te zdjęcia obgadywać, bo z doświadczenia wiem, znaczy przynajmniej ja czuję się bardziej komfortowo właśnie na takim mniejszym forum, przy mniejszej agorze, bo w sumie ta seria ma służyć temu, żeby jakoś poprawić swoje umiejętności fotograficzne w przyjazny sposób. I co jeszcze? Odnośnie tej serii myślałam o tematach fotograficznych, takich jak odbijanie światła, fotografia w plenerze, czy stylizowanie brzydkich potraw. Wiecie, te wszystkie pyszne zupki, które są pyszne, ale wyglądają tak, że trzeba się troszeczkę postarać, żeby one wyglądały ładnie. Chciałabym z serią ruszyć od marca, ponieważ wtedy będzie więcej światła, będzie więcej pola do manewru i myślę po prostu, że większej ilości osób będzie ten termin odpowiadał. I docelowo chciałabym, żeby seria trwała przez rok. Oczywiście można się dołączyć w dowolnym czasie. Myślę, że 12 tematów spokojnie znajdziemy. Chciałam Was teraz zapytać, jak się Wam w ogóle taki pomysł podoba? Czy się Wam podoba? Czy może lepiej, żebym się zajęła gotowaniem, a nie takimi rzeczami? Czy ktoś z Was w ogóle chciałby dołączyć? Czy może sama sobie będę robić fotografię? I w ogóle, jakie tematy widzielibyście? Jak widzielibyście to technicznie? Jakie macie pomysły? W każdym razie w lutym chciałam Wam pokazać, czym fotografuję, opowiedzieć troszeczkę o moim sprzęcie, pokazać może kilka książek właśnie dotyczących fotografii, a w marcu ruszylibyśmy z sesją. I sesją? Nie, z serią. Jestem ciekawa, co o tym sądzicie. Możecie zostawiać komentarze tutaj, możecie zostawiać komentarze u mnie na blogu, na Ziołowym Zakątku. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Zapraszam Was na Ziołowy Zakątek i życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia.